Jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Otwieram 31. sesję Rady Miasta. Chciałem serdecznie przywitać szanowną Radę. Po raz pierwszy obradujemy tutaj z nowym burmistrzem Najmowiczem. Serdecznie witam pana burmistrza. Zastępcę burmistrza pana Kierozalskiego, witam pana starostę, witam naczelników wydziałów, pracowników urzędu, witam media, witam również mieszkańców Ostródy. Na sekretarza powołuję pana Tomasza Podsiadło, już jest na swoim miejscu. I przystępujemy do punktu trzeciego. Ewentualne zmiany do porządku obrad. Prosimy bardzo. Czy są? Pan burmistrz. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie Państwa w nowej roli. Już pierwsze spotkanie uroczyste się odbyło, teraz jest już robocze. Szanowni Państwo, jest to taki debiut, jak w każdym debiucie. Człowiek się troszeczkę stresuje. Jeśli będą jakieś potknięcia, proszę mi wybaczyć. W trakcie tych dwóch lat się rozkręcę i myślę, że będzie to jak najlepiej. Oczywiście chcę Państwa prosić o to, abyśmy w jakiś sposób samorząd traktowali wspólnie i razem, żebyśmy dążyli do osiągania celów. Obiecuję, że będę chciał sprawować tę funkcję w sposób przejrzysty, transparentny i liczę na wielką współpracę zarówno z szanowną Radą, jak również z wszystkimi pracownikami. Do porządku obrad chcę takie zgłosić propozycje. W punkcie piątym chciałbym prosić Państwa, abyście mi pozwolili o drobne wystąpienie i pod nazwą to by było wystąpienie burmistrza. I w punkcie szóstym lub którymś tam składzie, ale szóstym wniesienie projektu uchwały w sprawie powołania dodatkowego przedstawiciela gminy do zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Czym to jest spowodowane? Spowodowane jest to zmianami, a na dzień zmianami tu w naszym samorządzie i uchwałą Rady musi być delegowany przedstawiciel Rady Miejskiej do tego stowarzyszenia. A jest to spowodowane tym, że 10 odbywa się walne zebranie i spotkanie, na którym pan senator Gorczyca prosił, który jest przewodniczącym związku, aby te sprawy uregulować, żeby mógł w pełnym składzie funkcjonować Związek Gmin, zgromadzenie. To ja mam tyle. Czy są jeszcze uwagi odnośnie do ewentualnego zmiany porządku obrad? Jeżeli nie ma, to kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego punktu? Proszę o głosowanie. Do wprowadzenia do dzisiejszego porządku obrad. Osiemnaście za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Głosami 18 za. Punkt został wprowadzony. Nie ma Kierozalskiego i Najmowicza. No to powinien być jeszcze. A co szósty? Tak, jako punkt numer 5 wprowadzimy wystąpienie burmistrza i punkt 6 chodzi o przedstawiciela punkt będzie brzmiał w sprawie powołania dodatkowego przedstawiciela gminy do zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego jako punkt 6 i kolejne punkty zmieniamy plus 2. Dobrze, daj nam mikrofon. Jeszcze przegłosujemy
Jako punkt numer 4 mamy do przegłosowania 3 protokoły z 28, z 29, 30 sesji. Wprowadziliśmy. Głosujemy tak w sprawie powołania dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Prosimy bardzo, głosujemy. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto jest 3 za? Nie widzę, czyli jako punkt numer 6 wprowadzamy powołanie dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego. I potem, Szanowni Państwo, za kolejne punkty plus, splusujemy sobie plus 2. Kto z Państwa radnych, przystępujemy do punktu 4, jest za przyjęciem protokołu z 28 sesji Rady Miasta. Za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Protokół został przyjęty. I kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 29 sesji Rady Miasta? Prosimy o podniesienie ręki. Za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Również protokół został przyjęty. I kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 30 sesji Rady Miejskiej w Ostródzie? Proszę o głosowanie. Za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Protokół został przyjęty. Przystępujemy do punktu numer 5. Wystąpienie pana burmistrza. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie starosto, panie przewodniczący, szanowna rado, drodzy zebrani, szanowni państwo. Sytuacja finansów miasta jest zła. Od utraty płynności finansowej budżetu uratowały ją decyzje pełniącego obowiązki burmistrza pana Marka Bojarskiego. Dzięki jego trudnym, aczkolwiek niezbędnym postanowieniom o wstrzymaniu wielu wydatków oraz ściągnięciu do budżetu miasta wielu milionów złotych, dziś możemy w pełni regulować rachunki i wypłacać pensje. Te działania poprawiły sytuację doraźnie na czas określony. Budżet miasta ugina się pod ciężarem gwałtownie rosnących w ostatnich latach wydatków bieżących i majątkowych. Z tym wzrostem nie podążał równie dynamicznie wzrost dochodów miasta. Szacunkowa różnica między nimi sięga około 10 milionów przy uwzględnieniu pełnej realizacji zadań wynikających z artykułu 18 naszej małej konstytucji, czyli ustawy o samorządzie gminnym. W obecnym stanie finansów i mimo znacznych redukcji wydatków w budżecie 2013, przypomnę o ponad 6 milionach, nie ma szans, by spełnić wymagania ustawy o finansach publicznych w roku 2014. To wielkie wyzwanie dla mnie jako burmistrza, ale też dla Rady Miasta jako organu stanowiącego o stanie budżetu. Szanowni państwo, przez wiele ostatnich lat, w szczególności w ostatnich 3 latach, narosło wiele złych rzeczy w naszym życiu publicznym. Społeczeństwo Ostródy to zauważyło i uznało za niedopuszczalne. W referendum i wyborach, zachowując poważną frekwencję w porównaniu do innych gmin, jednoznacznie wyraziło sprzeciw wobec tego stanu rzeczy. Dlatego należy wyciągnąć wnioski i zmienić zarówno styl,
jak i cele działania, tak by były one zgodne z demokratycznie wyrażoną wolą społeczności miasta. Jestem przekonany, że zdecydowana większość Rady ma tego pełną świadomość. Ja ze swojej strony deklaruję, iż wraz ze swoimi współpracownikami uczynimy my wszystko, co możliwe, by wola wyborców została uszanowana. Drodzy Państwo, Ostróda jest jednym z najpiękniejszych miast, jakie znam. Tak jak Wy, jestem z niego dumny. Dzisiejsza zła sytuacja miasta nie powinna wpłynąć przy podjęciu odważnych decyzji na rozwój miasta w średniej i długiej perspektywie. Wszystko zależy od tego, jak szybko i jak skutecznie naprawimy wspomniane wcześniej niedostatki. Mam plan na następne 2 lata, który chciałbym tu przedstawić Państwu z prośbą o uwagi, korekty i jego uzupełnienie, o ile uznacie to za stosowne. Nie jest to projekt obciążony polityką czy ideologią, to prosty plan ratunkowy. W związku z tym konieczna jest redukcja wydatków zbędnych, nie przynoszących pożytku gminie. Zarządziłem analizy, wdrożyłem przegląd kadrowy i w efekcie spodziewam się oceny efektywności funkcjonowania instytucji gminnych. Już dziś proponuję Państwu podjęcie uchwały o wysokości swoich zarobków, prosząc o ich zmniejszenie w stosunku do poprzednika. To oczywiste, że oszczędzanie trzeba zacząć od siebie. Nie ukrywam, że podobne działania podjąłem w stosunku do swego zastępcy na jego prośbę oraz podejmę w stosunku do wielu osób, których płace są społecznie nieuzasadnione. Obejmie to również spółki Skarbu Gminy, gdzie narosłe koszty zarządów wpływają poważnie na wskaźnik ich rentowności. Dla przykładu podam, iż w jednej z nich koszty trzyosobowego zarządu przekraczają grubo ponad 400 tysięcy złotych rocznie. To dla mnie i dla większości Ostródzian niedopuszczalne. Szanowni Państwo, budżet gminy nie może być dojną krową czy postawem czerwonego sukna, które każdy, co silniejszy, ciągnie w swoją stronę. Wydatki muszą przynosić społeczny pożytek, muszą być realizowane rzetelnie z uwzględnieniem interesu podatnika. Do tej sytuacji wspólnie z Państwem chcę w tej skróconej kadencji doprowadzić. Moi drodzy, olbrzymim trudem i kosztem społecznym przy wsparciu znacznych środków z Unii nasze miasto zmieniło oblicze w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Jesteśmy z tego zadowoleni. Jednak pozostałe zadłużenie i wzrost wydatków na utrzymanie obiektów obecnie nie pozwala na dalsze pozyskiwanie wkładu własnego z kredytów. Nie jest to sytuacja do końca zła. Wiemy, że kończy się perspektywa finansowa Unii na lata 2007-2013. W następnym roku nie będzie już nowych zadań z niej realizowanych. Z kolei niejasna jest perspektywa od roku 2014. Czy będzie to program 7-letni, czy tylko, oby nie, budżet roczny. Tak czy inaczej, w roku 2014 konkursy z programów się nie odbędą, bo musi być czas na opracowanie ich przez instytucje wdrażające i zarządzające. Jest to dla nas czas na uporządkowanie wydatków, odbudowę wiarygodności kredytowej i przygotowanie analiz, koncepcji konkursowych, a być może studiów wykonalności inwestycji. Liczę tu na Państwa kreatywność, pomysły i dobre rady. Chciałbym, by koncepcje były wspólnie przedyskutowane i uzgodnione. Ze swej strony proponuję, byśmy pochylili się nad projektami infrastrukturalnymi zwiększającymi szanse rozwojowe Ostródy. Takim jest uzbrojenie terenów strefy ekonomicznej, innych naszych terenów inwestycyjnych, chociażby przy ulicy Osiedlowej, czy ewentualnie zagospodarowanie czerwonych koszar. Liczę na wspólne projekty z gminą, również liczę na wspólne projekty z gminą wiejską. Wielokrotnie wspominałem o założeniach budżetowych na tę półkadencję. Wynika z nich, że wydatki majątkowe też muszą być wzięte w karby zdrowego rozsądku i wymogów ekonomicznych. Będziemy realizowali w nadchodzących 2 latach w bezpiecznym systemie Zaprojektuj i wybuduj ambitną i potrzebną społecznie inwestycję pod nazwą rewitalizacja dworca kolejowego w Ostródzie. Liczymy na obiecane prefinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w tej dziedzinie. Mamy też nadzieję na zmianę niektórych zadań przyjętych do programu obiektowego i będziemy na ten temat prowadzili negocjacje.
To jedyne planowane zadania inwestycyjne, ale takie, które postaramy się podźwignąć. Jeżeli uzyskamy dofinansowanie, to przystąpimy też do termomodernizacji szkoły podstawowej numer 2. Dzisiaj podejmiemy w tej kwestii uchwałę intencyjną. Sprawy społeczne i szkoły przedszkola. Szanowni Państwo, w swoim wystąpieniu nie może zabraknąć odniesienia się do jakże ważnych dla Ostródzian spraw związanych z oświatą i pomocą społeczną. Chciałbym z Państwa pomocą utrzymać to, co jest dobre i poprawić to, co należy. Podstawowym problemem finansowym oświaty, co podkreślam, niemerytorycznym, jest zbyt duża liczba pracowników w relacji do liczby dzieci, a przede wszystkim do wymagań algorytmu określającego subwencję oświatową. Skutkuje to stałym i znacznym wzrostem dopłat gminy do utrzymania tego zadania. Tego problemu nie uda się rozwiązać na drodze zamykania szkół czy przedszkoli. Takich działań nie przewiduję. Potrzebny jest wieloletni program perspektywicznego zarządzania kadrami, który wdrożę za Państwa zgodą, tak by już projekty organizacyjne szkół na lata 2013-2014 były nim objęte. Ważna dla szkół jest kadra zarządzająca i organizacja pracy oświaty. W tym roku będziemy mieli konkursy. Mam nadzieję na przystąpienie do nich pełnych zapału kandydatów, którzy wniosą do szkół energię i nowe pomysły. Z racji wykonywania zawodu wiem, że szkoły nie lubią eksperymentów i doraźnych, chaotycznych decyzji. Takie za mojej kadencji się nie zdarzą. Kolejnym ważnym ze względów społecznych miejsca w budżecie jest zadanie realizacji pomocy społecznej. Wynika ona zarówno z obowiązującego prawa, jak i również naszej głębokiej tradycji pomocy bliźniemu. Tutaj środki muszą być pożytkowane szczególnie rozważnie, bo każda złotówka wydana na niepotrzebną delegację czy celebrycką konferencję oznacza, że ktoś potrzebujący nie zje pełnego obiadu czy nie kupi dziecku książek do szkoły. Kierując się powszechną i wspieraną przez Unię Europejską praktyką przekazywania zadań nieobligatoryjnych dla organizacji pozarządowych, przekażę zadania dotąd realizowane w strukturach MOPS pod konkursy dla wspomnianych organizacji. Nawiążę do wielkiej inwestycji starostwa w Ostródzie, Centrum Użyteczności Publicznej, która zacznie działania z nowym rokiem. Organizacje muszą mieć zadania, by móc wypełnić te piękne mury treścią. Szczególny nacisk położę też na pracę socjalną i rozpoznanie rodzin wymagających wsparcia. Moją wolą jest, by każdy potrzebujący pomocy uzyskał ją od profesjonalnego zespołu ludzi zaangażowanych w niesienie dobra. A takich ludzi, Szanowni Państwo, mamy, bo ostatnio byłem na Dniu Pracownika Socjalnego i rzeczywiście bardzo wysoko ta praca tych ludzi jest oceniana. W sprawach społecznych należy poruszyć sytuację naszej substancji komunalnej, domów i mieszkań zaniedbanych przez lata, wymagających naprawy i remontów. To wielkie zadanie, którym w obecnej sytuacji finansów miasta jest niewykonalne. Potrzebny jest wieloletni, może nawet wielokadencyjny plan rzeczowo-finansowy dla tych zadań. Kwoty, które są potrzebne, to dziesiątki milionów złotych. Tylko rozkładając na lata jego realizację oraz korzystając, o ile to będzie możliwe, z wsparcia Unii Europejskiej, możemy liczyć na poprawę. Dziś w projekcie budżetu, podobnie jak w ostatnich latach, są tylko kwoty ledwo zabezpieczające podstawowe funkcje. O ile uda się nam wspólnie poprawić budżet w przyszłym roku, zaproponuję znaczne zwiększenie środków na cele remontowe. W tym roku będzie musiał wystarczyć wdrażany program zamiany mieszkań. Szanowni Państwo, jak wspomniałem, trwają analizy systemowe. Staram się też przygotować do Państwa decyzji propozycję właściwego umieszczenia stadionu i amfiteatru w naszych strukturach. Chcę w jednej organizacji skupić zarówno promocję, jak i wydarzenia kulturalne. W ten sposób, by zarządzanie imprezami miejskimi było przejrzyste, a budżet czytelny. Przyszła agencja, będąca jednostką kultury w rozumieniu ustawy, ma działać w systemie zleceń i impresariatu. Powinna mieć możliwość pozyskiwania środków zarówno z Unii Europejskiej, jak i od innych podmiotów, którym będzie świadczyć usługi promocyjne czy organizacji imprez. Musimy też na nowo spojrzeć na sposób finansowania na naszych obiektach sportowych. Nie wykluczam zmian organizacyjnych. Będą one
polegały na konsolidacji pod jednym zarządem wszystkich obiektów sportowych i turystycznych. Mamy cztery spółki prawa handlowego, to PWiK, MABAK, MPEC i Żegluga Ostrucko-Elbląska. Dysponują one poważnym majątkiem i zajmują szczególnie ważną pozycję w realizacji zadań gminy. W mojej ocenie i najgłębszym przekonaniu powinny one zostać stuprocentową własnością miasta. Przede wszystkim z uwagi na zadania, jakie wykonują. Spółki jednak muszą przynosić zysk i pożytek społeczeństwu. Nie zawsze tak się dzieje. Jest wiele niepokojących sygnałów z nich płynących. Część po sprawdzeniu potwierdza się. Postanowiłem jako organ nadzoru właścicielskiego pełnić swoją rolę, jaką wyznacza mi prawo. Pierwszymi decyzjami będzie ograniczenie liczebności zarządu we wszystkich spółkach z trzyosobowych do jednoosobowych oraz likwidacja powstałych tam kominów płacowych. Zmniejszone zostaną też rady nadzorcze. Szanowni Państwo, koledzy, projekty, które z oczywistych względów przedstawiłem w zarysie, wynikają z mego głębokiego przekonania o potrzebie sanacji wielu dziedzin życia samorządu oraz wychodząc naprzeciw postulatom społecznym wyrażonym w wynikach wyborów. Są zobowiązaniem przedwyborczym, które chcę uczciwie wykonywać. Przyszło mi działać w dramatycznie trudnym czasie dla naszego miasta. Nie mogę i nie chcę podejmować zobowiązań bez pokrycia finansowego. Dlatego obietnic budowy nowych obiektów czy ulic nie ma w programie. Tak jak nie ma środków finansowych w budżecie miasta. Przedłożyłem Państwu pod osąd i wsparcie plan w mojej ocenie odpowiedzialnego uporządkowania naszych spraw. Stoję tak jak wy przed podstawowym dylematem, co jest ważniejsze, jak rozwiązać, wybrnąć z tej sytuacji. Wszelkie zmiany, szczególnie w strukturach administracyjnych, są przyjmowane z obawą i często niechęcią, dlatego też trudno je zrobić. Jednak ich brak oznacza utratę słuchu na opinię obywateli i dalsze brnięcie w długi, które szybko zaprowadzą nas na skraj niewypłacalności. Wiecie Państwo, że radykałem nie jestem i że jeżeli coś takiego deklaruję, to musi być to istotny powód. Nad święty spokój w życiu przedkładam prawdę i odpowiedzialność. Koledzy, liczę na surową, ale rzeczową polemikę. Wierzę, że tak jak... Proszę? A przepraszam, koleżanki, koledzy, szanowna Rado. No to taki szowinizm męski trochę się wkrada. Koleżanki i koledzy, liczę na surową, ale rzeczową polemikę. Wierzę, że tak jak ja poniesiecie ciężar odpowiedzialności za budżet. Wasza wola rozstrzygnie, jaki on będzie i co zrobimy. Na koniec chciałbym zadeklarować pełną współpracę z każdym bez względu na przynależność czy poglądy. Państwa opinie będą szanowane, a propozycje analizowane. Oczekuję na nie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie burmistrzu za wyczerpującą wypowiedź. A my przystępujemy do punktu 6. To jest projekt uchwały w sprawie powołania dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostrucko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Czy są głosy w tej sprawie? Przypominam, ten punkt projektu uchwały został wniesiony przez pana burmistrza. Jeżeli nie ma głosu w tej sprawie, odczytam projekt uchwały. Proszę bardzo. Ja tradycyjnie zgłaszam wniosek o nieodczytywanie podstaw prawnych na dzisiejszej sesji. Kto jest za nieodczytywaniem podstaw prawnych? Prosimy o głosowanie. Za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał z radnych? I? 16. Wniosło rąkę, ale zdecydowana większość i nie będziemy odczytywać podstaw prawnych. Odczytam projekt uchwały.
Uchwała Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2012 w sprawie powołania dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostrucko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Na podstawie, i tutaj podstawa prawna, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Na dodatkowego przedstawiciela miasta Ostródy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostrucko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego wyznacza się pana Zygmunta Kieziewicza. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 842/2011 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie powołania dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostrucko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 7 naszego porządku obrad. W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Tu chodzi o pana burmistrza. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Proste. Nie powinno być. Odwołujemy jako radnego. Czyli możemy czytać projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 listopada 2012 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. I tutaj następuje podstawa prawna. Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Tak? Przepraszam, czwarty. Tutaj pierwotnie miał być. Już zmieniamy. Proszę zmienić. Oczywiście dzisiaj czwartego. Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego miasta Ostródy pana Czesława Jana Najmowicza wskutek wyboru na burmistrza miasta Ostródy. Paragraf drugi. Uchwałę należy doręczyć panu Czesławowi Najmowiczowi, następnie komisarzowi wyborczemu w Elblągu oraz wojewodzie warmińsko-mazurskiemu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest z Państwa radnych za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziewiętnaście za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Jednogłośnie wszyscy radni odwołali pana Czesława Najmowicza z funkcji radnego. Przystępujemy do punktu 8 naszego porządku obrad. Wpłynęło pismo od pana radnego Grzegorza Kierozalskiego do Rady Miasta za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż zrzekam się z mandatu radnego Rady Miejskiej w Ostródzie z dniem 8 listopada 2012, to jest dniem powołania mnie na stanowisko zastępcy burmistrza miasta Ostródy. Czy są głosy w tej sprawie? Jeżeli nie ma, przystępujemy do odczytania projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 4 grudnia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Na podstawie, i tu podstawa prawna, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego miasta Ostródy pana Grzegorza Kierozalskiego wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu. Paragraf drugi. Uchwałę należy doręczyć panu Grzegorzowi Kierozalskiemu, komisarzowi wyborczemu w Elblągu oraz wojewodzie warmińsko-mazurskiemu. Paragraf trzeci.
uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziewiętnaście za. Nie będę pytał przeciw, bo jest nas 19. Stwierdzam, uchwała została podjęta. Punkt numer 9 naszego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta. Proszę, czy są głosy w tej sprawie? Jest głos. Pan wiceprzewodniczący Bera, proszę bardzo. Proszę Państwa, ponieważ obecny burmistrz był członkiem mojego klubu, czuję się w obowiązku zaproponowania wynagrodzenia, no oczywiście mniejszego niż miał poprzedni burmistrz, wychodząc naprzeciw tu deklaracją burmistrza, że chce zacząć oszczędności od siebie i proponuje następujące kwoty. Wynagrodzenie zasadnicze 5450 zł, dodatek funkcyjny w kwocie, już 5450 zasadnicze, dodatek funkcyjny w kwocie 1550, maksymalna kwota to 2100 oraz dodatek specjalny w wysokości 35% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. To stanowi kwotę 2450 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę 20% 1090 zł. Łącznie daje kwotę 10 540 zł. Dziękuję. Czy są jakieś inne propozycje? Czy w tej sprawie chciał ktoś zabrać głos? Proszę, pan radny Kowalski. To znaczy, to jest dobra wola pana burmistrza, ale generalnie uważam, że, znaczy myślę, że i większość poprze radnych, że to i tak jest, powiedzmy, poprzednia kwota, która była, to i tak jest, powiedzmy, małą kwotą, jeżeli chodzi o zarządzanie miastem Ostróda o ponad 100 milionowym budżecie. Także ja osobiście uważam, że burmistrz powinien zostać przy tej kwocie, którą miał poprzednik, a pracy i tak jest dużo, zadań mnóstwo, no i budżet nie jest zbyt, powiedzmy, optymistyczny, także pracy jest dużo, także trochę jestem zdziwiony tym, że pan burmistrz chce tutaj no, oszczędzać na poborach. Uważam, że jest to kwota, która i tak byłaby, powiedzmy, za niska do funkcji, jaką się pełni, do pracy przede wszystkim, jaka będzie, stoi przed panem burmistrzem. Także no, mam takie rozdarte trochę sumienie, czy głosować za, czy wstrzymać się od tego. Także no, uważam, że burmistrz powinien zostać przy tych poprzednich poborach. Dziękuję. Czy są jeszcze głosy co do wynagrodzenia pana burmistrza? Nie widzę. Przystępujemy do odczytania projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 4 grudnia 2012 w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta. Na podstawie, i tutaj następuje podstawa prawna, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Ustala się miesięczne wynagrodzenie burmistrza miasta Ostródy. Wynagrodzenie zasadnicze 5450, dwa, dodatek funkcyjny w kwocie 1550, dodatek specjalny w wysokości 35% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, to jest 2450. Dodatek za wieloletnią pracę 20% wynagrodzenia zasadniczego
to jest 1090 zł, co daje nam łączną kwotę 10 540. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 7 listopada 2012. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Prosimy o głosowanie. Osiemnaście radnych za. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosami 18 za przy jednej przeciw uchwała została podjęta. Ja to podpinam. Pani radna Bielińska ma głos, proszę. Zgłaszam formalny wniosek o przerwę 10-minutową. Nie. Ogłaszam 10 minut przerwy. Szanowna Rado, kontynuujemy dzisiejsze obrady w kolejnym punkcie naszego porządku obrad. Jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 944/2011 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 maja 2011 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Ostródzie zmienionej uchwałą nr 21/120/2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 marca 2012. Czy są głosy w tej sprawie? Jeżeli nie ma głosu, przystępujemy do odczytania projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 4 grudnia 2012. W sprawie zmiany uchwały nr 944/2011 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 maja 2011 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Ostródzie zmienionej uchwałą nr 21/120/2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 marca 2012. Następuje podstawa prawna. Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 9/44/2011 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 maja 2011 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Ostródzie zmienionej uchwałą nr 21/120/2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 marca 2012 punkt nr 1 w załączniku. Numer 1 skreśla się punkt 4 w brzmieniu Grzegorz Kierozalski. Punkt numer 2 w załączeniu numer 3 skreśla się a punkt 1 w brzmieniu 1 Grzegorz Kierozalski i b punkt numer 5 w brzmieniu 5 Czesław Najmowicz. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Siedemnaście za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Głosami 17 za przy jednej przeciwnym. Stwierdzam, że uchwała została przy jednym wstrzymującym. Uchwała została podjęta. Co to jest?
Punkt numer 9 dzisiejszego porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/6/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 grudnia 2010 w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie, zmienionej uchwałą nr 26/85/2011 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 9 grudnia 2011. Czy są głosy co do projektu uchwały? Jestem winny tylko odczytania pisma pana radnego Jana Stasiulewicza. Pan Henryk Hoch, przewodniczący Rady Miasta, uprzejmie informuje, że rezygnuje z pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. A co to jest? To jest załączniki. Przystępujemy do czytania projektu uchwały. Uchwała z dnia 4 grudnia w sprawie zmiany uchwały nr 2/6/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 grudnia 2010 w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie, zmienionej uchwałą nr 1685/2011 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 9 grudnia 2011. Na podstawie, podstawa prawna, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Odwołuje się z funkcji przewodniczącego Komisji 1. Budżetu i Finansów pana Jana Stasiulewicza. 2. Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej pana Grzegorza Kierozalskiego. Paragraf 2. W uchwale nr 2/6/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 grudnia 2010 w sprawie powołania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie, zmienionej uchwałą nr 1685/2011 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 9 grudnia 2011. Punkt 1 w paragrafie 1 skreśla się punkt 3 i punkt 4. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ktoś z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Osiemnaście za, czyli jednogłośnie stwierdzam, że uchwała została podjęta. Teraz mamy? Co? W punkcie 12 mamy podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Ostródy na lata 2012-2023. I tu proszę o zabranie głosu naszą panią skarbnik, panią Hannę Kapicę. Proponuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w związku z korektą planu dochodów i wydatków w budżecie na rok 2012 oraz z koniecznością wprowadzenia nowych przedsięwzięć. Plan dochodów ogółem na rok 2012 zwiększa się o kwotę 163 207 złotych 49 groszy, w tym dochody bieżące o kwotę 47 150 złotych 84 grosze i dochody majątkowe o kwotę 116 056 złotych 65 groszy. Natomiast plan wydatków ogółem na rok 2012 zmniejsza się o kwotę 740 565 zł. W tym wydatki bieżące wzrastają o 575
5909 zł, a wydatki majątkowe zmniejszają się o 1 316 474 zł. W wyniku zmian w budżecie miasta na rok 2012 powstanie nadwyżka budżetowa w kwocie 655 812 zł i 49 groszy oraz zmniejszy się plan kredytów do pobrania o kwotę 903 772 zł i 49 groszy. Do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2023 proponuje się wprowadzić następujące nowe przedsięwzięcia. Jest to zadanie inwestycyjne, program naprawczy dwóch statków, okres realizacji 2009-2013, planowane wydatki w 2012 roku to kwota 240 584 zł, w 2013 roku 1 739 000 zł. Kolejne przedsięwzięcie to zadanie bieżące pod nazwą dotacja dla PKPS na prowadzenie jadłodajni, noclegowni, punktu pomocy sanitarnej oraz stacji socjalnej. Okres realizacji zadania 2012-2014. Planowane wydatki w roku 2012 to 118 000, natomiast w 2013-2014 po 120 000 zł. Kolejne przedsięwzięcie to zadanie bieżące pod nazwą ubezpieczenie majątku gminy miejskiej Ostróda. Okres realizacji 2013-2014 rok. Planowane wydatki w 2013 roku 256 511 zł oraz w 2014 roku ta sama kwota. Kolejne zadanie to zadanie bieżące pod nazwą utrzymanie dróg powiatowych. Planowane wydatki w 2013 roku 1 zł. W związku z powyższymi zmianami w celu osiągnięcia wskaźnika, o którym mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, w roku 2015 należało pomniejszyć rozchody o kwotę 903 772 zł 49 groszy, to jest o kwotę niższego do uruchomienia w bieżącym roku kredytu. Dziękuję. Czy są pytania co do wieloletniej prognozy finansowej? Radny Stasiulewicz, proszę bardzo. Ja myślę, że trudno tutaj omawiać dwie rzeczy oddzielnie, to znaczy tą prognozę i następny punkt. Myślę, że pani skarbnik, mam nadzieję, omówi ten drugi również, bo jeżeli głosujemy za WPI, to automatycznie drugi punkt też głosujemy za. Więc myślę, że proszę, taki stawiam wniosek, że pani omówiła również ten drugi punkt i przeprowadzić dyskusję, bo dlatego, że ja nie wiem, może należałoby na przyszłość odwrócić te punkty, bo odrzucenie. Nie można, ustawa mówi, że najpierw musi być wieloletnia. Omawiajmy te dwa punkty łącznie, bo jeżeli będziemy mieli wątpliwości do tego drugiego punktu, to no to i ten pierwszy też nie ma sensu. Dziękuję. To może pani skarbnik zaraz omówi następny punkt, bo to ma wiele wspólnego. Chodzi o zmiany w budżecie miasta Ostródy na 2012 rok. Dobrze. Bardzo proszę. Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2012 rok to zwiększenie planu dochodów o kwotę 163 207 złotych 49 groszy i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 740 565 złotych. I dochody. Zwiększenie o kwotę 47 150 zł 84 grosze planu dochodów bieżących dotyczy następujących działów. Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie planu o 460 907 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 541 000 zł dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy. Dotyczy to głównie zmiany rozliczenia z miejską administracją budynków komunalnych, która zarządza zasobem komunalnym gminy.
zwiększenie o kwotę 5389 zł pozostałych odsetek, również zwiększenie o kwotę 74 704 zł wpływów z różnych dochodów. Jest to dochód za ustanowienie służebności przesyłu dla potrzeb posadowienia w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych na terenie miasta. Kolejny dział to dział 750 administracja publiczna, zmniejszenie planu o 449 504 zł, w tym zmniejszenie o kwotę. Ojej. Ja chyba nie mam tego co. Drugi puls 449. Nie jest to. Chwileczkę dobrze. Dobrze, przepraszam. Zgubiłam się. Zmniejszenie planu o 449 504 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 449 758 zł dotyczy dofinansowania z Unii Europejskiej na wydatki bieżące w ramach zadania pod nazwą Ostróda 2012, kreacja i promocja nowej marki regionu, ponieważ do końca tego roku nie będzie zwrotu. Również w tym dziale zwiększamy wpływy z różnych dochodów 23 zł oraz wpływy z usług 231 zł. Kolejny dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zwiększenie planu o 942 588 zł 80 4 grosze, w tym zmniejszenie podatku od środków transportowych od osób prawnych 70 tysięcy zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 10 tysięcy zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 178 tysięcy zł, wpływów z opłaty skarbowej 70 792 zł 51 groszy, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 36 tysięcy zł. Zwiększenie w tym dziale dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 9563 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 372 170 złotych 35 groszy, podatku od nieruchomości od osób prawnych 900 tysięcy złotych, podatku rolnego 1700 złotych, podatku leśnego 129 zł, podatku od spadków i darowizn 17 tysięcy złotych, wpływów z opłaty miejscowej 344 zł, wpływów opłaty za ustawienie reklam i zajęcie pasa na terenie miasta 6475 zł. Dział 758 różne rozliczenia, zwiększenie o 868 zł dotyczy odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Dział 801 oświata i wychowanie, zwiększenie o 11 143 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów i pozostałych odsetek. Dział 852 pomoc społeczna, zwiększenie o 150 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów z tytułu usług opiekuńczych. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o 1161 zł dotyczy pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów. Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o 1651 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów. Zwiększenie w kwocie 116 056 zł 65 groszy dotyczy dochodów majątkowych i w tym dział 600 transport i łączność, zmniejszenie o 161 186 zł i 35 groszy dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Osiedlowej w Ostródzie oraz dział 630 turystyka, zwiększenie o 277 243 zł dotyczy dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na zadanie zagospodarowania turystycznego Nabrzeża Jeziora Drwęckiego, drugi etap. Wydatki, zmiany w wydatkach polegają
przepraszam, dotyczą następujących działów. Dział 600, transport i łączność. Zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami. Dział 630, turystyka, zmniejszenie o 1 342 474 zł, dotyczy zadania inwestycyjnego, zwiększenie oferty turystycznej żeglugi ostrucko-elbląskiej, czyli statków. To zadanie przesuwamy na rok 2013. Będzie to program naprawczy i tu zdejmujemy po stronie i dochodów, i wydatków. Dział 700, gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie planu o 318 510 zł. Dotyczy zwiększenia planu w rozdziale zakłady gospodarki mieszkaniowej o 360 510 zł. I są to wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych miasta oraz zmniejszenie planów w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o 42 tysiące złotych, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o 50 tysięcy złotych i zwiększenie wydatków inwestycyjnych, i tu jest nowe zadanie inwestycyjne, o 8 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą wykonanie dokumentacji projektowej na remont i zamianę sposobu użytkowania budynku przy ulicy Garnizownowej w Ostródzie. Dział 710, działalność usługowa, zwiększenie planu o 58 964 zł, dotyczy utrzymania cmentarzy miejskich. Dział 750, administracja publiczna, zwiększenie planu o 40 tysięcy złotych, dotyczy funkcjonowania Urzędu Miejskiego 30 tysięcy złotych oraz wydatków na promocję 10 tysięcy złotych. Dział 801, oświata i wychowanie, zmniejszenie planu o 12 553 zł, w tym szkoły podstawowe, zmniejszenie wydatków bieżących o 43 038 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi o 89 754 zł. Przedszkola, zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi o 58 028 zł. Gimnazja, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 24 779 zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 31 710 zł. Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększenie planu o 39 881 zł. Pozostała działalność, zmniejszenie planu o 100 689 zł. I są to wydatki dotyczące uczęszczania dzieci na basen. Dział 851, ochrona zdrowia. Zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami. W wyniku przeniesień 10 tysięcy przeznacza się dotację celową na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą działania osłonowe zapobiegające degradacji społecznej osób bezdomnych i skrajnie ubogich uzależnionych od alkoholu. Dział 852, pomoc społeczna, zwiększenie planu o 18 tysięcy złotych, dotyczy zwiększenia dotacji celowej na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą prowadzenie jadłodajni, noclegowni, punktu pomocy sanitarnej oraz stacji socjalnej. Dział 854, edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie planu o 12 553 zł, dotyczy zwiększenia wynagrodzeń z pochodnymi w świetlicach szkolnych. Dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o 22 tysiące złotych, w tym zwiększenie dotyczy zakupu energii w rozdziale pozostała działalność 2 tysiące złotych, jest to wydatek bieżący, oraz 20 tysięcy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą infrastruktura techniczna przy ulicy 11 listopada. Dział 921, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 60 tysięcy złotych, dotyczy dotacji dla Centrum Kultury w Ostródzie na pokrycie wydatków dotyczących obiektu amfiteatru.
dział 926 Kultura fizyczna, zwiększenie planu o 84 435 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 8 pracowników zatrudnionych na stadionie przy ulicy 3 Maja w miesiącach listopad-grudzień 2012 oraz jest to kwota 52 935 zł oraz wydatki na utrzymanie stadionu przy ulicy 3 Maja 31 500 zł. Wobec powyższych zmian wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 575 909 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 316 474 zł. Po przyjęciu proponowanej korekty planu wystąpi nadwyżka budżetowa w kwocie 655 812 złotych i 49 groszy oraz zmniejszy się kwota kredytu do pobrania w 2012 roku o kwotę 903 772 złote i 49 groszy. Dziękuję.